Visual Studio daje nam możliwość wykorzystania takiej specyfiki do programowania, która nazywa się, które nazywamy komponentami dotnetowymi albo assemblami, w zależności od tego, z kim rozmawiacie w zasadzie, ponieważ słyszałem o komponentach dotnetowych nazwę podzespół, złożenie, czyli assembly właśnie, albo referencja po prostu. O co chodzi? Otóż można w Visual Studio, w C-Sharpie stworzyć sobie bibliotekę, która będzie już zawierała pewien kod, dzięki któremu nie będziemy musieli go powtarzać. Będzie stanowić pewne informacje na temat, który sami sobie zakodujemy, albo ktoś zakodował i dzięki temu możemy go wykorzystać. Te komponenty, czy też referencje, czy też assemble, jak to woli, możemy po prostu wtedy zainstalować do naszego projektu i mamy temat załatwiony. W dużej mierze korzystamy z assembli na co dzień przy programowaniu, ponieważ po prawej stronie, jak wejdziemy w Solution Explorer, w referencjach i rozwiniemy nasze drzewo, widzimy właśnie takie assemble, które w tej chwili są wykorzystywane w tym projekcie. To oznacza, że będziemy mogli korzystać z typów danych, które te assemble przechwytują, czy też obrabiają, właściwie wykorzystują. Wystarczy tylko dodać tutaj kolejną referencję i ten podzespół będzie nam funkcjonował. Co ciekawe, te odwołania możemy pisać oczywiście sami, ale teraz pokażę, w jaki sposób dodać jakieś odwołania, które nas interesuje. Otóż jest to bardzo proste. Mianowicie wystarczy, że klikniemy prawym przyciskiem na referencję i dodamy add reference, otrzymujemy takie okienko. I teraz w tym okienku widzimy wszystkie zainstalowane, czy też rozpoznane przez system assemble, z których możemy korzystać. Jak widzicie, kilka już jest zaznaczonych. One są, część z nich jest zaznaczona domyślnie, część może być tak, że wy oznaczyliście nawet zupełnie przypadkowo, nie wiedząc o tym, że korzystacie z takiej assembly. Tutaj mamy różne elementy, które pozwalają nam komunikować się, czy na przykład z plikami XML, czy z jakimiś frameworkami. Tutaj jest tego dosyć sporo. W tym okienku możemy sobie dodać nową referencję do naszego projektu. Gdybyśmy jej tutaj nie znaleźli, możemy ją sobie poszukać poprzez browse i później wyszukiwanie na naszym dysku, jeżeli ktoś nam na przykład podrzuci takie odwołanie, które będziemy chcieli zainstalować do naszego projektu. Kolejną rzeczą jest wykorzystanie komów, które też funkcjonują. Mianowicie, jeżeli chodzi o kom, to są komponenty, które Visual znalazł w systemie. O nich też sobie potem powiemy w późniejszym fragmencie. No i jeszcze jedna rzecz to w zasadzie już teraz dodanie tylko takiej referencji, co się będzie z nią działo. Wróćmy do assemblies i powiedzmy uruchomimy sobie taki assembler, który ma obsługiwać dane poprzez entity. OK, zaznaczamy, robimy OK i po prawej stronie ten assemble nam się dodał. Co ciekawe, jeżeli my nie korzystamy w naszym projekcie z jakiegoś tam assembla, no to system nie będzie go ładował. To znaczy on będzie gotowy do użycia, ale jeżeli nie będzie używany, to nie będzie nam jakoś zabierał pamięci, nie będzie ładowany do projektu, tak długo, dopóki nie wykorzystamy danych. Skąd możemy wiedzieć, co ten system zawiera, co ten assemble zawiera? Najlepiej wejść w dokumentację. Przygotowałem już sobie tutaj na MSDN, na Microsoftie. Wystarczy, że wpiszemy potrzebną nam nazwę i możemy sobie znaleźć informację, co dany assemble ma i jak się go obsługuje. Nie ma z tym problemu. Dokumentacja Microsoftowa tutaj absolutnie
wypełnia potrzeby, które będziecie mieli. Z kolei, jeżeli chcemy usunąć taki asem, żeby nie mieć zbyt dużej referencji chociaż stosowania, no nie ukrywam, że korzystam niezwykle rzadko, jeżeli w ogóle, no bo jeżeli coś dodaję, to raczej świadomie. Wystarczy zrobić remove albo nacisnąć dalej, wtedy nasz asem po prostu z projektu zniknie. Co ciekawe, tutaj te nasze przestrzenie, assemble w zasadzie, czy podzespoły, mogą mieć taką samą nazwę jak przestrzenie nas, które tutaj się pojawiają. To nie jest to samo. Jeżeli chodzi o... W zasadzie można bardzo łatwo się pogubić, ale tak naprawdę chodzi tutaj o pewną taką kwestię konwencji tak naprawdę. I wykorzystania. Zatem często może być tak, że te nazwy się tu Wam pokryją albo i nie. Czasami jest tak, że takie same nazwy mamy i w zasadzie możemy użyć wymiennie albo jednego, albo drugiego. Tak jak już powiedziałem, chodzi przede wszystkim o kwestię konwencji. Tyle, jeżeli chodzi o te instalacje podzespołów czy assembly, które są dostępne w systemie. W następnym filmie napiszemy sobie taką bibliotekę, którą wykorzystamy w naszym kodzie.